Idziemy jak księżniczka już. No to co myślisz, że to będzie? Jak ci tatuaż? Chodź, nie bój się. Co powiesz rodzicom? Widzę, że ci się podoba. Słodki jest ten tatuaż, nie? I co? Co tam uważasz o swoim spóźnieniu? Co? Co tam uważasz o swoim spóźnieniu? O moim spóźnieniu? Tak. Ty też się spóźniłeś, przepraszam cię bardzo. Jak to nie zrobił check-inu? Ty. Po prostu mi nie powiedziałeś, nie pomogłeś i nie zadbałeś, nie zadbałeś o swoją kobietę, a twoja kobieta potrzebowała twojej pomocy, bo liczy na ciebie w każdej sytuacji. Tak. To jest moja rola w tym związku. No, po 13 godzinach jesteśmy na miejscu. Jedziemy! W końcu. Co w ogóle przygoda, nie? Skasowany hotel. Przegapiliśmy lot. Wyjechaliśmy z Warszawy o... której? Przed 24 wyjechaliśmy. Przed 24 wyjechaliśmy. Byliśmy około 3. W Krakowie. Druga, tak. Druga coś. Zanim się wykąpaliśmy, tam ogarnęliśmy. Była 3, położyliśmy się na godzinę. Wstaliśmy o 4. Dominik z Mikiem trafili na lot. Jakimś cudem. My nie trafiliśmy. Nie przeszkadzaj mi! Od razu po tym sobie zabukowaliśmy alternatywny lot do Frankfurtu. Wtedy do Malagi z przysiadką. Tutaj? Ja się muszę skupić. Wjechaliśmy na lotnisko w Frankfurcie z buta. 5,5 godziny mieliśmy przesiadkę. Przesiadkę, tak. Z czego z 3 przespaliśmy na siedzeniach, jak się rozłożyliśmy, zjedliśmy hot doga, no i jakoś nam minęło. A potem się dowiedzieliśmy, że nam odwołali rezerwację na Airbnb. Jak już mieliśmy lecieć do Malagi. Już wsiadamy do tego samolotu i na ostatnią chwilę załatwiliśmy alternatywny nocleg. Takie standardowe zdjęcie na Instagramie, jak dziewczyna sobie zrobiła paznokcie i pokazuje kierownicę Mercedesa, to zrobiłeś w tej nowej Kii. Tak, prosto. Kierowcą na jedzonce. Jedzonko. Jaka szczęśliwa. Jak pierwsze wrażenia? Cieplutko. Zobaczyłam długie spodnie, chciałam zakładać kurtkę, ale chyba jednak nie była potrzebna. Dobra, to ja się teraz skosztuję. Smakujesz sera. Wydaje się, że to jest tak jak makaron normalnie. No mordeczki, byliśmy co zjeść, napić się. Magda kupiła kapelusz, zażyliśmy trochę hiszpańskiej kultury. No ja też hiszpańskie jedzenie, tapas. Piliśmy hiszpańskie piwo. To idziemy tutaj do parku, to pokażemy wam trochę plaży. Planujemy wyjazd do Gibraltaru, zobaczyć górę gibraltarską. Jak jechaliśmy tutaj, widzieliśmy tą kolejkę taką górską, tak, pamiętasz? Tak. Możemy to iść zobaczyć, coś ciekawego, ekstremalnego, żeby było ciekawie po prostu. Drużyna kasztanów wyruszyła w podróż. Ja się ubrałam jak na plażę, ale co tam? I wyszliśmy sobie ekipą na punkt widokowy. 1000 metrów nad poziomem morza. No i zimno jest na razie tutaj. Moja droga zdycha. Ja bym powiedziała, że mi trochę zimno. Wyszło słońce, teraz też mi jest gorąco, nie? Tak, jak to ładnie w ogóle. Za chwilę zmienię kamerę i pokażemy, jak to wygląda. Dotarliśmy. Dotarłaś? Na fajnie, nie? To reszta ekipy. Fotki sobie robią. Ekipa. Krótka przygoda. Będzie trochę zaszalała dzisiaj i dała radę. Oklaski. Sami sobie bijemy brawo. Jak tam wujek? Jak tam makusz? Ale smaczne. Miam. Pożywnie. Takie miam. Szybka przekąska. A co się stanie z tym bicepsem wtedy? Eksploduje. A ty jesteś taki prowadzący, tak? Pani prowadząca? Ja prowadzę wycieczkę. Ja mamy to. Dzisiaj mordeczki. Ile nam zajęło podróż tutaj? Godzinę.
godzinkę z Marbei. Jesteśmy w miejscowości Ronda. I tutaj właśnie cała ta wycieczka była właśnie po górach. Jest trochę inaczej niż w Marbei. Jesteśmy trochę dalej od morza i po prostu sobie tak zdecydowaliśmy, że całą ekipą sobie zrobimy trochę inną taką wycieczkę gdzieś indziej. Jutro mamy inny też przystanek, jak sobie podróżujemy. W ogóle stare miasto piękne. I za chwilę idziemy coś zjeść. Jesteśmy w Rondzie, a tu sami influencerzy. Fotograf Mikołaj Cieśla. Modelka Alicja Błaszczyk. Dzień dobry. Tutaj drugi operator kamery. Witam. Co tam pokazujesz? Pokazuję, jak ładnie jest. Taka przyjemna pogoda, bo nie jest ani za gorąco, nie? Może ja mam lęk wysokości, ja nie podchodzę. Jezu, jak to jest wysoko. Jedna z was, mordeczki, zasugerowała to miejsce. Tutaj tą miejscowość z tą właśnie piękną skałą. Jechaliśmy, nie wiem, 20 minut chyba od Rondy. To zupełnie inna miejscowość, trochę jak z Władcy Pierścieni. Fajnie nam się w ogóle wyrwać trochę z tej Marbei, trochę innego miasta. Robimy parę właśnie road tripów ekipą przez cały nasz pobyt tutaj. No i dużo z was właśnie poleca różne miejsca, to jest fajne. I co sądzisz o wiosce? Wiesz co, sądzę, że mnie pogryzło. O Boże, to jakiś... Nie, Magda, to naprawdę. No przestań, nie mów tak. Nie, zobaczysz za chwilę. My jesteśmy w Setenil. Della Bodegas. Jak oni to takiego? Wszystko w ogóle budowali, że pod skałą są normalnie mieszkania? Normalnie mieszkania, bary, restauracje. Bardzo też takie właśnie lokalne miejsce, gdzie chyba... Nie ma za dużo turystów, bynajmniej nie podczas pandemii. A co myślisz tutaj jest pod koniec? Jak ci się podoba? Lokalizacja road trip numer 2. Dawno tyle nie przeszło. Ładnie to jest. Domki tak, co ludzie... Dziwnie mieszkają, ale najdziwniejsze w tym wszystkim są te kraty w każdym oknie. To mi się nie podoba. No z Magdą jak już nie możemy rozwikłać tej zagadki. To mi się akurat nie podoba. Zagadki. Ale... Jak tam, Ala? Jak ci się podoba wycieczka na krańca Europy? To Morokko jest tutaj. Wzięłam ani klapek, ani okularów. No, pożyczyłam klapki od Ali, więc nie jest najgorzej. Tam Igor już czeka, gdy wskakiwał do wody. Jesteśmy dzisiaj gdzie? Camino del Rey. A jak brzydko będzie, to co zrobisz? To spojrzę na ciebie i stwierdzę, że jednak są brzydsze rzeczy i będzie okej. Czemu akurat spojrzałem na moje buty? I masz! Jak tam, drużyno? Idziemy do Mordoru. Szukamy pierścienia teraz. Frodo, bo to jest stworek jego. Aha. Smigol. Smigol lub Gollum. Spotkamy Smigola. Jednego już mamy. Jest tam. Na pewno jest. Co, brzydalu? Daję, storka. Dlaczego nie pajasz energię podróżnika dzisiaj? Energia podróżnika mi się trochę skończyła, bo zabrali mi pogodę w Hiszpanii. I ze mną jest hiszpańska pogoda i w ogóle. To jaka jest pogoda teraz? To jest pogoda do dupy. Pogoda jest do dupy, no. To jest delikatnym truchtem. Nie wiem, słuchajmy. Dobra, jak sam pięć podleczni. Znaliśmy się w Hiszpanii i tak oprócz tych wakacji, które się odbywają w Hiszpanii, w miejscu, w którym się poznaliśmy, chciałem coś takiego innego zrobić. Dla Magdy się zastanawiałem, co. Chyba w poniedziałek, już parę dni temu, tak prowizorycznie zabukowałem nam tatuaż. Będziemy sobie wspólny tatuaż robić. Dobrze, ja wiem, że to intymne pytanie, ale czy już myślisz o jakimś następnym tatuażu? Takim o Magdzie? Razem idziemy do tatuaż. Nie, bym akurat takiego czegoś prędzej ślub niż... Prędzej ślub niż tatuaż? Magda jeszcze nie wie nic o tym. Z Dominikiem teraz będziemy jechać i będziemy się wspólnie tatuować. Od dłuższego czasu w ogóle o tym gadamy. Zobaczymy, to jest na razie prowizorycznie. Sam nie wiem, czy Magda będzie na tak przez cały tydzień. Próbowałem tę sytuację tak
zbadać, zobaczyć, czy będzie chciała się próbować, czy nie. Ale zobaczymy. Za chwilę ruszamy i mi się wydaje, że to będzie mega niespodzianka. Jestem ciekawy reakcji, to już ani szansy nie będzie miała rodzicom powiedzieć ani nic. Po prostu się wytatuuje. Zobaczymy. Idzie moja księżniczka już. Gotowa jesteś? Dobra. Na niespodziankę życia? Nie jak zwykle, ale gotowa. No to co myślisz, że to będzie? Tylko ta plaża? Nie, to nie w twoim stylu. Boże, dzięki. Dziękuję ci. Spoko, miłej zabawy. I tutaj, już cieplej, już widzisz to. Tak. Chodź, w sutku czy tatuaż? Tatuaż. Jedynie możemy kogoś w sutku sobie zrobić. A ty chciałaś się wytatuować, tak czy tak, nie? Tak chciałam. Chodź, nie bój się. Tak, option one. I'm like so much. I like this idea much more. Okay. I prefer also this one. Yeah. I think it's cleaner as well. Będziemy mieli taki syntetycz? Tak. Are you guys from? Poland. Poland, okay. Chyba też bardziej jestem przekonana do tego, bo jest bardziej dla mnie też symetryczne. Symetryczne, nie? Cieszysz się, że będziemy mieli wspólny tatuaż? How long have you been tattooing for? Now, like 10 years. 10 years. Widzę właśnie, że ta twarz mówi o wielkim bólu. To już końcóweczka. Pan nam powiedział, że ile? 3 minuty? A tu na kości, jak mówiłeś, to czułeś bardziej? To nasze dłonie. To są podobizny naszych dłoni. Co myślisz? Mi się podoba. Jeszcze to będzie, nie jestem bardziej podekscytowany oglądaniem ciebie, jak ty będziesz się tatuować i sobie tatuować. Nie stresuj się, jakby co? Wszystko będzie dobrze. Po prostu będziesz miał taki sam tatuaż jak gość, którego poznałaś w programie telewizyjnym. Tego się obawiam. Nie jest źle. No i siada? Mi gorącej się poce. Co powiesz rodzicom? Wierzę ich, kocham. Pięknie. Jakie masz teraz? Widzę, że ci się podoba. Słodki. Słodki jest ten tatuaż, nie? Like it? Yeah. Zrobiłam to! Jak tam po zabiegu? W sumie nie wiedziałam, czego mam się spodziewać, czy będzie boleć, czy nie, ale no bardziej tak jakby ktoś mnie drapał. Ale zrobiłam to. Mój pierwszy tatuaż w Hiszpanii.